Po prawie dwuletniej przerwie do Dąbrowy Górniczej wraca ruch tramwajowy. To efekt zakończonej inwestycji tramwajów śląskich i miasta. Pasażerom ma być teraz wygodniej i łatwiej, bo inwestycje objęły nie tylko torowisko. Paweł Jędrusik. W trasę wyjechały już tramwaje linii numer 21, 22 i 28, które przestały kursować w marcu 2022 roku. Po ile to było? 2 lata chyba temu, nie? Już odzwyczaił się. Utrudnienia były duże? Były. Jestem zadowolony, nie? No bo akurat tu mam garaż i w tej chwili mam większą możliwość dojazdu, bo autobusy różnie kursowały, nie? Także jestem zadowolony i większość ludzi. Teraz będzie dużo lepiej. Czekaliśmy na to wszyscy, zwłaszcza mój wnuczek, który musiał z przesiadkami do szkoły jeździć. Inwestycja objęła przebudowę 16 przystanków i sieć trakcyjną, a system elastycznego montażu szyn ma wpłynąć na obniżenie poziomu hałasu generowanego przez tramwaje. Od samego początku też mówiliśmy, że nie chcemy, żeby tramwaje dublowały się z autobusami, żeby autobusy kursowały wzdłuż linii tramwajowej. Stąd między innymi zmiana tras części autobusów, które jeżdżą równolegle, ale już nie obok torowiska, ale ulicami oddalonymi od torowiska. Przy okazji inwestycji w 4,6 km torowiska przebudowany został też układ drogowy. Wraz z likwidacją sygnalizacji świetlnych i przebudową skrzyżowań na skrzyżowania o ruchu okrężnym, budowę i przebudowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych i dróg dla rowerów oraz zieleńców, przebudowę przejścia podziemnego na Manhattanie, likwidację barier architektonicznych w postaci 2 kładek oraz 4 przejść podziemnych. Jak zapewnia miasto, na każdej z linii pojawią się teraz wagony niskopodłogowe.